No dobra, okej. Chyba patrzę Nentę. O, wiem, nawet to by dubbingował Nagito. Dobra. Harry Potter z części od 3 do 8. Bo jest taki denerwujący. Nie pamiętam tylko nazwiska. Znaczy, ja w sumie nie kojarzę go z niczego innego poza tym, także... W Dragon Age'u grał jeszcze... W Dragon Age'u jeszcze dubbingował tego elfa. Tego pedalskiego elfa dubbingował. Jonasz to łopiło. Myślę, żeby zadziałało. Jerzy Łapiński Knota. Ciekawe tutaj nazwiska. Dobra, skupmy się może na grze. Dobra. Za dużo o tym dubbingu. O, może ustawię taki... O, Jacek Czyż dubbingował Filcha. Niezłe, dobra. Jacek Czyż też dubbingował Bala w Diablo 2. Ciekawe. Tego przebierańca za Tyraela, co do Mariusa przyszedł, to właśnie był Czyż. Bo w dodatku chyba mu zmienili aktora dubbingowego. Aha, dobra. A wiesz, że pasuje? Aha, ten co... Ja nie jestem Archaniołem Tyraele. Dokładnie. To tak, to jest Czyż, to był Czyż, faktycznie. Aż sprawdzę. O, jeszcze Tygryska dubbingował. No, no. Filmy, seriale... Trochę tego tu było. O, są gry, są gry. No, no faktycznie, Diablo 1. Ormus, o, Ormusa jeszcze. O tak, ja też się zastanawiam, jakie to jaki to może być rodzaj kary. Dobrego. Ja padam. To byłaby dobra kara, żeby wysłuchać tego całego coveru. Który nie istnieje. Nie no, ty w mojej też... głowie istnieje, to wystarczy. Co to za sci-fi term, który... Jest jakieś naukowe nazewnictwo, jest jakieś naukowe słowo, jak jesteś głodny, jak usłyszysz słowo kary? A, dobra. What are you saying? Ale wy jesteście kurwa głupi. O, Snape'a, głos Snape'a. Gdzie byś go przypozorował? Kurwa, czemu mój angielski się tak posysa? A gdzieś dałbyś głos? Nie przepracowuj się na czegoś tak kurwa idiotycznego. Ej, gdzie to kurwa jest Monokuma? Wciągaj tu twoje dupsko! Dobra, dziękuję, że czekaliście. Dziękuję, że na wasz... Dziękuję za wasze oczekiwanie. Dziękuję za wasz cud oczekiwania. Na robot. O kurwa. Monokuma, byłam pierwszy, czyli ja dostaję kary, tak? Byłam pierwsza. Sorry, to było dobre. Ale powoli Lasencja, powoli, zluzuj cycki. Przygotuję oczywiście dla ciebie z mojej specjalnej produkcji monokary, ale jutro wieczorkiem, okej? Okay? Na kolację. Monokary? To jest naprawdę ekstremalnie smakowite kary stworzone z z nieznanej formy mięsa. Ja chyba wiem. Zatrzymajmy się tutaj. Uważaj, bo to może być teru. No właśnie miałem to powiedzieć, ale to nie było zbyt trudne do odgadnięcia. To nie było zbyt trudne, żeby się domyślić, nie? No sorry, ale pamiętasz, że w pierwszej części on przerobił mod do Dabactwo, to dlaczego nie miałby teraz zaserwować... Nie dość, że zaserowałby te kary z mięsa teruteru, to jeszcze posmarowałby to masłem z Ołady. Dobra. Zwiędłych warzyw, chyba że suszonych warzyw czy coś. I specjalnego gatunku ryżu. Nie mam pojęcia, co może być smacznego jak tak słucham. Z czego to się ma składać? A kawę zje wszystko. Ona jest jak odkurzacz. Następny błąd z nią? Chyba tak. Spokojnie, mam skilla w robieniu kary. Nie, w sensie, że trzeba być naprawdę trzeba naprawdę posysać. Trzeba naprawdę posysać. No.
Nawet wodę trzeba. Wodę można spalić, ale nie kary. Czekaj, mam tu jakby co ma korona maski jak coś, ale... Nie no, tu chyba jeszcze nie do Gundama będę... kogo byś dał? Nie, mówiłeś, że kogo dasz do Gundama? Tyraela. Pasuje, bo on ma taki głos, taki... jak, nie wiem jak to nie powiedzieć, za stary? Taki... tam. Nada się. Może ktoś... Kiedyś coś mi napisze w komentarzach, to... Zwłaszcza... To nawet dobre, bo jak tak sobie teraz japoński głos jego przypomniałem, to on jest bardzo podobny do tego głosu Tyraela właśnie. Dobra. Ale mam wrażenie, że Tyrael to jest troszeczkę już... Nada się, dobra, lecimy dalej. I tak nie mamy budżetu na to, żeby zrobić... Mikołaj Müller! On taki dosyć, widzę, typu dosyć tak... On jeszcze dubbingował w Sami Maxie Abrahama Lincolna. Taka ciekawostka. Urodził się w Niemczech nawet. O, gra w Bliźniakach Kramp. A kogo tak z ciekawości? Tata to niego. A. Mistrzowie Kaijudo, Avatar Legenda Aanga, Ozai. Który to był? Aha, dobra, Ozai. Chyba co ognia, okej. Okay. Dostał głównego złego, ciekawe. Czyli się... Muszę sobie przypomnieć Ozai, ale faktycznie, to by nie byłoby głupie. To byłby dobry przykład. Dobra. O, Baldur's Gate, Baldur's Gate też gra. Dobra. Dobrze powiedziane, ale to nie ma żadnego znaczenia. A teraz, Monokuma, powiedz nam, jaki masz... Po co nas tu przywiodłeś? Powinieneś wiedzieć, że ja, absolutny władca wszystkiego, mam bardzo mało czasu dla śmiertelnych. Jeśli to coś idiotycznego! A może Nergal? Peko wyciągnął chomiczki do ty, dzieła. A może Nergala by zaciągnąć do niego? Nergal, serio? No, słuchaj, w Winie Mocnej była Kora za Ednę. Przyszło zajebiście, może... Zresztą to nie pierwszy raz, kiedy bierze się kogoś tak spoza areny. Właśnie, ciekawe, kto w dwójce ją dubbingował? O ile się pojawiła. Też Kora. No ale, a czy ona już nie była wtedy martwa? Zdążyła nagrać. No, spoko. Swoje kwestie, dobra. Jeśli to jest coś jeśli to jest coś głupiego, wiedz, że twoje resztki zostaną pokarmem dla mych bestii! Dla tych bestii tutaj. Nie zauważyliście jeszcze nawet? Ja zauważyłem. Powód, dla którego was tu przywołałem, użyłem na was jutsu przywołania w sensie, no jeśli tylko się rozejrzycie po parku, to szybko się zorientujecie, no. My? Dobra, pozwolę. No, chodzi o tą maszynę do grania. Czy Jero się zainteresuje? Co to jest? A! To nie jest jakaś to jest jakaś maszyna do grania? Dokładnie! Więc pora na to, żeby długo oczekiwany czas rekreacyjny wreszcie się zaczął! A czy co? Zorganizował nam integrację tam jakąś? Nie muszę, teraz każesz nam grać w tę grę. Jaka to gra? Czekaj, ale co to za gra? Jakie tam są gry? Dobra, naprawdę się tym jara. To i czy ona nie jest urocza? No kurwa, no. To jest waifu każdego gracza w Danganronpa. No dokładnie. Chociaż dziwiłbyś się, wiesz czemu? Czemu? Poprzednie byś się nie dorwał do konsoli. Nie, ale powiem ci tak, dla każdego gracza to jest waifu tej gry, ale wszyscy wiemy, że ta gra ma tylko jedno prawilne waifu. Nie. Nagito. To się wytnie. Przygotowałem tylko jedną grę, ale to jest naprawdę perła w koronie w sensie chciałem powiedzieć, ale miałem śmieszniejsze. No ale Pekoyama jest lepsza mimo wszystko.
no. Moim zdaniem. Mimo wszystko to ja stworzyłem tę grę. O kurwa, został deweloperem. Ty? Czyli to chyba nie jest coś, w co mogłabym się zainteresować, żeby w to zagrać. Ej! Nie porównujcie tego do jakichś amatorskich, fanserwisowych, zboczonych gierek. Do indyków, o no. Znacie tą wspaniałą grę, na której sequel wszyscy czekają? Znamy. Więc no, przygotowałem zamiast tego zupełnie nową grę! Aha, czyli robi... Znaczy co, spin-off do Danganronpy? Znana gra? No dobra, to może pora na prezentację! O, zrobiłem tutaj E3. Wygląda na to, że... wiesz co? No. Sądząc po tym, co ja tu widzę, wygląda na to, że let's play'e w Japonii mogą być całkiem popularne. Może to byłby sposób, żeby się wybić na YouTubie. A znaczy japoński? Ksa. Dobra. Ta-da! Nazwa tej gry to... Nie, tłumaczyć? Nie, mów normalnie. Twilight Syndrome Murder Case! Albo Twilight Syndrome Murder Case! Dalej. Case. Co jest do diabła? Co jest? To jest jakieś lamerskie. Ja wolę grać gry w jakichś profesorach, które rozwiązują zagadki, albo zbieraniu jakichś słodkich stworzonek, na przykład Pokémony. Pokémon! Oj, Disney is the space before Samanów królem być. No nie, powiesz mi, że Sasuke nie był zajebisty w tym... czekaj, w czym to było? Dobra, Saipo... W One Piece, dobra, dalej. Saipo pamiętał i tyle. Idiotka. Nie mów takiej bzdur! Co jeśli użyję słów, które połączone razem ze sobą tworzą jakiś bełkot dla kogoś, kto nie zna angielskiego na poziomie powyżej B1? Albo nie uważałem na lekcję. Czekaj. Jakoś sobie z tym poradzimy. O, kwarty, zajebiście. Dobra, chuj z tym już, lećmy dalej. Dobra, chuj z tym, jedziemy dalej. Ale tak czy siak, czekaj. Twilight Syndrome to seria gier przygodowych, pierwsza z nich... Przy okazji, faktycznie istniała taka gra. Znaczy taka seria. Nikogo no. Nie powinno zdziwić, że to jest gra japońska. No, pierwszy został wydany w 1996 na PlayStation. Znaczy, zacznijmy od tego, że w latach właśnie od chyba lat 70. do XXI wieku to Japonia przodowała, jeśli chodzi o gry. No. Bardzo dużo ich tam powstało. Jest o grupie dziewczyn z liceum, którzy eksplorują, którzy... Aha. W sensie idą eksplorować, bawią się chyba w takie found footage czy coś, jakiś Blair Witch Project, że szukają, chcą zweryfikować różne te, no. Legendy. Legendy miejskie w sensie, jak to się nazywało. No niech będzie, legendy miejskie. No, dokładnie. Gracz kontroluje postać jak... W side-scrollerach. Nie wiem co to za gry w sumie. Nie interesują mnie takie słabe takie bzdury jak gry wideo. Spierdalaj co? Sam jesteś głupi. No. Ciekawe czy byłbyś w stanie mnie rozjebać w bosiu. W
potyczce. Na wysokiej przełęczy, kurwa. Nie rozdrapuj starych ran. A czy nie, to była Karadras akurat. Nie, no to było kurwa cudne. Starych ran, co nie? Na wysokiej przełęczy też dostałem w pierdol. A czy wysoka przełęcz to jest naprawdę wredna mapa, szczerze powiedziawszy, ale dobra. Nie wiem, nawet nie mam pojęcia jakiej generacji to gra jest. O PlayStation, także... Z tą twarzą to trochę ciężko ci uwierzyć. Ale gry przygodowe są nudne. Czekaj. Kogo by jej dać do dubbingu? O Boże święty, i ona pach. Dobra, niech będzie. Pasuje w chuj. No tutaj, nie, no, ona dubbing, jak, sorry, ona dubbingowała Lindsay w totalnej porażce, więc... Było, no dobra. No cóż. No ale gry przygodowe są takie nudne i w ogóle nie chce się w nie grać, nie chce mi się w nie grać. A może byś się tak z łaski swojej waliła na ryj? Polecam mi zagrać sama i Maxa. Harry Potter był przygodówką w sumie? Nie, przygodówki no to są gry, że klikasz myszką, zdobywasz przedmioty, gadasz z ludźmi i tam używasz przedmiotów, żeby żeby posuwać fabułę do przodu. To są tak zwane przygodówki. Czyli w sumie, czyli właściwie te starsze Harry Pottery? To są platformówki. Te starsze, nie wiem, Zakon Feniksa. No Zakon Feniksa to już jest... Książę Półkrwi na przykład. Czy to jest platformówka? Nie, nie, to już jest inny jakiś gatunek, którego nie za bardzo nie stwierdziłem. Dobra, zaraz się dowiemy. Macie czas? Tak, tak, mam, jest to prawda. Harry Potter, elementy logiczne, filmy oparte... Recedowe w wersjach. A czwórkę? A czwórkę do czego byś przypisał? Do gry, w którą nigdy nie warto zagrać. Nie no, w czwórkę grałem, ale było w miarę ciekawe. A nie mam pojęcia co za typ. Powiem ci, że gra bardzo szybko się nudzi i dosyć szybko ją porzuciłem. TPP. A nie, no. Na pewno TPP, dobra. TPP to, że... Nie, to jest ten. Książki, Harry Potter, elementy logiczne, no dużo się nie dowiemy z tego. O, może Wikipedia prawdę nam powie. Dobra, już krzańcz, to lećmy dalej. Przygodowa gra akcji. No jest problem! No to do mnie przy przygodówki w sumie mocno pasowało, bo jednak łazisz, rozwiązujesz zagadki i tak dalej, latasz. Te pierwsze części były bardziej, te pierwsze trzy części były takie bardziej platformowe, bo tam było dużo skakania i w ogóle, nie? No znaczy się jak gra gry... Do tej pory w ogóle mam wryty w mózg dźwięk jak Harry z trójki skacze, wiesz? Ja pierdolę. Nie, no to jest kurwa cudne. Dobra. Nie mów tak o grach przygodowych. Zresztą jest wiele powodów, żeby... Jest wiele różnych powodów, dlaczego się w ogóle takie robi. Pieniądze! No dokładnie, w ogóle pieniądze! Trochę lipa trochę, że przygodówki typu point and click to jest gatunek, który tak naprawdę umarł, bo jak się gada o dobrych przygodówkach, to z reguły to są tytuły sprzed 10-20 lat, więc... No cóż. Rana, ja byłem taką wielką fanką tej serii. Nie wiem czemu, ale teraz czuję jakbyś totalnie zniszczył tę serię. Czekaj, może na wszelki wypadek. Splugowiłeś tę serię. Żeby ci zaraz nie splugawił. Żeby ci zaraz gęby nie splugawił. No. I jakieś drugie zdanie, którego sobie nie wiem jak... Czekajcie. No, ta druga połowa tej sesji tak trochę topornie nam idzie, nie ukrywam. Co nie? No, rzuciłem nowe światło na ten niedoceniany tytuł.
I o co w ogóle chodzi w tej grze? Nie? W sensie... Chyba nie chodzi ci o to, żebyśmy grali w to, czy jakoś się te... jarali, czy... co nie? No. Dobrze właśnie kombinujesz. No, zgadza się! Ta gra będzie waszym kolejnym motywem! Aha. Czyli co nie... Wiem, o co mu chodzi! Chodzi o to, że ta gra jest pewnie tak chujowa, że będziemy chcieli zabić twórcę tej gry. No, a potem na koniec powie, a twórca jest jednym z was! Motyw, żeby zabijać ludzi! No dobra, ale już się... No bo w końcu trochę będzie się strasznie zaczonąć, jeśli najbliższa... Jeśli nic by się nie wydarzyło szybko. Jeśli nic się szybko nie wydarzy. Ta gra jest motywem? No właściwie to motyw tej gry... Motyw tej gry jest takie jak biakujące ogniwo. Brakujące. Kurwa. Kojarzycie ten powtarzający się ciągle motyw z zagadkami i tak dalej. To jest takie ukryte połączenie. Co masz na myśli? Chyba pierwszy raz się dzisiaj odzywa, czy nie? No tak. No, bo my z nim nie gadaliśmy jeszcze. Jeśli jesteście zainteresowani, to sobie zagrajcie! No dobrze. Nie możesz! Musisz powiedzieć nie, to pułapka! It's a trap. Ej, jeżeli to jest motyw... to chyba nie będzie okej, jeżeli... To nie będzie okej, jeżeli w nią po prostu nie zagramy? To absolutna prawda, jesteś jakimś geniuszem! Nie, jest rudomendą. Gdzie jest... To jest... A nie, serio, czemu na gitarze? Kazujecie jest mechanikiem Williamsa, którego wyjebali za alkoholizm. Dokładnie. Albo za bycie rudomendą. Rozumiem. To mi nie przyszło do głowy. A na pewno jesteście... Na pewno chcecie to zrobić? Jeśli poznacie motyw, to będziecie już przygotowani, czyż nie? Ludzie, którzy są przygotowani, ludzie, którzy nie są przygotowani? No chyba nie muszę wam mówić, kto jest lepiej przygotowany, a kto nie jest lepiej przygotowany, jeśli ci się przygotują, a ci się nie przygotują, co? Czajcie? Kumaseczacze? Co masz na myśli? No dobra, powiem tak, jeśli ktoś potajemnie sobie nią zagra, to wtedy ten gościu może tu przyjść i was zaciukać, nie? W kontekście takiego wyprzedzającego uderzenia, to jest naprawdę killing spree. No niech będzie. Co masz na myśli? Jesteście przecież wszyscy wrogami, czyż nie? Czy to naprawdę w porządku, żeby twój wasz przeciwnik miał jakąkolwiek przewagę nad wami? Jeśli to wszystko zlejecie ciepłym moczem, znaczy jeśli chcecie to zalać ciepłym moczem, to proszę bardzo, ale nawet jeśli... Ale zostaliście ostrzeżeni. Pa pa! Co jest co powinniśmy zrobić? Już ci chyba mówiłem w tej sesji, co? Szynę. Nawet jeśli tak pytasz, nie mam pojęcia. W każdym razie to mogłoby być niebezpieczne tak beztrosko tykać się tej gry. Nie ma co do tego wątpliwości. Masz rację, lepiej będzie zaczekać i zobaczymy, co się stanie. Ale chyba nie będzie źle, jeśli ktoś sobie w sekrecie pogra w tę grę, kiedy będziemy tutaj czekać, co? Ktokolwiek będzie mieć ten motyw, zostanie łowcą, a reszta zostanie ofiarami.
To jest naprawdę pojebany sposób myślenia, laska. Ale to prawda. Jeżeli przegrasz... przegrana jest, jeżeli koniec końców zginiesz. To, co musisz zrobić, to zabić, jeżeli chcesz wygrać. Jeżeli chcemy wygrać. Nie chcę skończyć jak Byakuya albo Teru Tycfelu. Znaczy się... No i jak tylko chuju Fiko to z siebie wypluł, no to zobaczyliśmy, jak sobie po prostu odwraca się i idzie w piździec. Ale Fuyuhiko w sumie ma rację. Nie no, ty też, co ty gadasz, serio? Naprawdę chcesz kogoś tak bardzo zaciukać? Co nie tak? Znaczy się, chciałabym... Jak możemy być ostrożni, jeżeli nawet nie znamy tego motywu? To może być prawda, ale... Znowu przycięła Komara? To nie ma znaczenia. Czyżby ci Jaki grała pierwsze skrzypce w tym chapterze? Maybe. Motyw ci jak... to nie ma znaczenia. Nie mogę, nie pozwolę, żeby ktokolwiek więcej zginął. Kurwa, nie! Ci Jaki, Czy Jaki, are you tweeting? Maybe. Nie no, czemu to powiedziała? Pamiętasz, co się stało, jak ostatni raz ktoś coś takiego powiedział? Ja skończył pod stołem. Tak. Schlany. Własną krwią. Nigdy więcej nie pozwolę, żeby ktoś umarł. Dobra, Takechi, jaki nie znałem. Drain. Szkolna wycieczkowa, hałspikowo-akademiczna, rada wykonawcza ma dla was informacje, jest już 10 wieczór, także zapierdalać do swoich chatek, iść spać. Dobranoc. Powiedziałem dobranoc! Kto tu jeszcze gada ciągle tutaj na duch? Aha, to ja. Dobranoc.